Dobrze, kiedy możemy przebywać w Bożej obecności. I modlę się, i to jest moim wołaniem do Pana, żeby dzisiaj Duch Święty objawił nam, temu zgromadzeniu, Jezusa Chrystusa. Każdy z nas potrzebuje widzieć, kim On tak naprawdę jest. Jeśli nie poznajemy, nie widzimy Go takim, jak jest, będziemy nadal szli swoimi drogami. Ale kiedy zobaczymy Go, jakim On jest, to nasze serca mogą zostać skruszone, nasza wola może się poddać Jego woli, możemy przybliżyć się do Niego tylko wtedy. Nie będziesz widział potrzeby Jezusa, kiedy Duch Święty nie objawi Jego wspaniałości, kiedy Duch Święty nie objawi stan twojego i mojego serca. Bez względu na to, czy dzisiaj znasz Pana, czy nie, każdy z nas potrzebuje przybliżyć się do Boga. Potrzebujemy Go zobaczyć takim, jakim jest, dlatego że jestem przekonany, że każdy, który już należy do Niego, chociaż jesteś zbawiony i odkupiony, ale twoje i moje życie potrzebuje uświęcenia, przemiany. Ja sądzę, że w życiu każdego z nas i Bóg w swojej łasce chce pokazać każdemu z nas te ciemne rzeczy, rejony naszego życia. Autor listu do Hebrajczyków w 13 rozdziale napisał takie słowa, wiersz 8. Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam i na wieki. Jezus Chrystus. Tak kiedy czytałem ten fragment, ten wiersz bardzo znany, bardzo popularny, od razu mi przyszło na myśl, kiedy myślę o Jezusie, kiedy ten wiersz mówi takie słowa o Jezusie, to on mówi, że Jezus jest niezmienny. On nie zmienia się ani na lepsze, ani na gorsze. On jest taki sam, takim jakim był, takim jest dzisiaj i takim będzie jutro i na wieki. I kiedy myślę, że On jest niezmienny, to myślę o Jego sercu, o Jego charakterze. To znaczy, że On jest wczoraj i dziś na wieki święty, czysty, sprawiedliwy, dobry, łaskawy, miłosierny. Kiedy przychodzę do Boga, kiedy przychodzę do Boga przez Jezusa, bo Jezus jest drogą do Ojca, jest bramą i drzwiami do Ojca. Nie możesz spotkać się z Ojcem, jeśli nie spotykasz się z Jezusem. I już nie ma żadnej przeszkody między człowiekiem a Jezusem. Każdy może bezpośrednio przyjść do Jezusa. Wręcz jest to konieczne. Już nie ma żadnych pośredników. Jest jeden pośrednik, którym jest Jezus. I to jest z mocy Ojca ustanowione. To sam Jezus powiedział, nikt nie może przyjść do Ojca jak tylko przeze mnie. I Jezus sam powiedział, nie możesz wejść na pastwiska Boże, do owczarni Bożej, jeśli nie przejdziesz przez drzwi, którymi mówi Jezus, ja jestem. Ja jestem drzwiami dla owiec. Ja jestem wąską drogą do zbawienia. Bóg do nas mówi w różnoraki sposób, drodzy. Kiedy tak śledziłem, co nasi bracia zwiastowali, których żeśmy zaprosili, to pamiętacie to zwiastowanie, które mówiło, żebyśmy doświadczyli, wypróbowali, sprawdzili samych siebie, czy trwamy w wierze. Wiecie, tu nie chodzi o to, żeby wysłuchać kolejnego kazania. Chodzi o to, co ja robię z Bożym Słowem, które Bóg kieruje do mnie, także kiedy ono jest zwiastowane na tym miejscu. Dlatego też ostatnio słyszeliśmy, że nie słuchacze, ale czyniciele są błogosławieni, są szczęśliwi. Oto chcę, żebyśmy dzisiaj przypomnieli sobie i zobaczyli, że ten Jezus, dla którego tutaj jesteśmy zgromadzonymi, bo dla Niego jesteśmy zgromadzonymi. Amen.
Przyszliśmy ze względu na Niego, na Jego imię, na Jego chwałę, aby Jego uwielbić, aby się z Nim spotkać, aby doświadczyć Jego łaski i mocy. Nie przyszliśmy po to, żeby się z sobą tylko spotkać, dla towarzystwa, ale przyszliśmy przede wszystkim na to miejsce, aby Pan był uwielbiony w swoim Kościele, aby mądrość Boża była zwiastowana przez lud Boży, aby chwała była oddana Bogu. Drodzy, tak jak głównym tematem Biblii jest zbawienie człowieka. I to jest od samego, od pierwszej Mojżeszowej. Właściwie nawet od pierwszego wiersza, bo ten pierwszy wiersz, kiedy była ciemność, a Bóg sprawił światło, jest odniesione w Nowym Testamencie do nowonarodzenia, do przejścia z ciemności do światłości. Od pierwszego wiersza ta księga zwiastuje i mówi o zbawieniu człowieka. O tym, co Bóg zamierzył dla człowieka. Ale główną postacią tej księgi nie jest żaden człowiek. Jest Bóg, który stał się człowiekiem. Jest Jezus Chrystus. Bo przecież to On powiedział, czytacie i badacie Pisma, sądząc, że macie w nich życie wieczne, a one mówią o mnie. Kiedy otwieram Biblię, Starego Przymierza i Nowego Przymierza, ja widzę Jezusa. Duch Święty kieruje nasz wzrok na Jezusa. I kiedy mamy Nowe Przymierze i Nowy Testament napisany, ja mogę, czytając Nowy, odczytywać i widzieć Jezusa w Starym Przymierzu. To jest ta łaska. On jest wczoraj, On jest dzisiaj i On jest na wieki ten sam. I kiedyś grupa tutaj śpiewała taką pieśń, ładna pieśń. Chrystus wystarcza mi. To jest sedno. Chrystus mi wystarcza, abym był odkupiony, abym był pojednany z Ojcem, abym był ubłogosławiony wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Jeżeli próbuję do Chrystusa coś dodać, kogoś dodać, to sprzeciwiam się Ewangelii, dobrej nowinie Jezusa Chrystusa. Bo już nie możesz nic dodać. Oto albo w Chrystusie odpoczywasz i znajdujesz w Nim przebaczenie i odkupienie i pojednanie i uświęcenie, albo nie. Absolutnie. Z mocy Bożej, przez dzieło Golgoty, Chrystus wystarcza grzesznikowi, aby był odkupiony, usprawiedliwiony i zwycięski w swoim życiu. Amen. Jezus Chrystus. Kiedy autor tego listu, bo nie znamy do końca autora listu do Hebrajczyków, mówi, że On jest wczoraj, dziś, na wieki ten sam, to chcę, żebyśmy zobaczyli, jak On go prezentuje. Już na samym początku, w wierszu drugim, mówi tak: ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszech rzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. A Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, wiersz 3 i 10, mówią, że wszystko przez Niego się stało, co się stało. Oto ten Jezus, który jest zaprezentowany, który nas odkupił, On jest Stworzycielem. On jest niezmienny w swojej mocy. Słowo Boże mówi, że przez Niego i dla Niego wszystko zostało stworzone. Nie tylko przez Niego, ale i dla Niego zostało stworzone. Wszystkie rzeczy widzialne i niewidzialne, wszystkie istoty duchowe, anielskie, przez Niego i dla Niego zostały stworzone. To jest ciekawa rzecz. Nikt z nas nie istnieje. Żadna osoba ludzka nie istnieje dla samej siebie. Zostałeś stworzony przez Boga, powołany do życia przez Boga, aby być dla Boga. I stało się to mocą Jezusa. Przez moc Jezusa. Ojciec i Syn w mocy Ducha Świętego wszystko uczynili. Dalej
ten sam autor pisze w trzecim wierszu, że on nie tylko jest odbiciem blasku, chwały, istoty Boga, Ojca, ale on jest tym, który wszystko podtrzymuje mocą swojego słowa. To, co zostało stworzone, jest podtrzymywane mocą Jezusa Chrystusa. Nieustannie, 24 godziny na dobę, moc Boża trzyma ziemię, cały wszechświat, cały kosmos mocą Jezusa Chrystusa. Dlatego nie boję się o przyszłość. Bo On jest tylko w stanie poruszyć niebem i ziemią. I On poruszy niebem i ziemią. Ale kiedy jesteś pojednany z Nim, jesteś bezpieczny. Nic złego się nie stanie. Bo On jest tym, który trzyma ciebie i mnie w swoim ręku i powiedział, nikt i nic nie wydrze nas z Jego ręki. Oddałeś się, powierzyłeś się w rękę Boga, w ręce Jezusa. On mówi tak o Ojcu i o sobie. Ja i Ojciec trzymamy nasze dzieci, tych, którzy nam zaufali w swoim ręku i nikt i nic nie wydrze nas z ręki. Mojej i mojego Ojca. Dalej autor tego listu mówi, że on jest możniejszy od aniołów. I stał się o tyle możniejszy od aniołów, o ile znamienniczy od nich odziedziczył imię. Słuchajcie, pokłon i chwała należy się tylko Bogu, prawda? Nie wolno kłaniać się stworzeniu. Nie powinniśmy czcić, oddawać hołdu jakiemukolwiek stworzeniu, jak tylko samemu Stwórcy. Tak uczy nas Boże Słowo. Kiedy apostoł Jan miał widzenie czasów ostatecznych i pamiętacie, pod koniec Księgi Objawienia on upada na kolana przed aniołem, który mu rzeczy objawia. Anioł mówi, nie rób tego. Nie rób tego, tylko Bogu oddaj pokłon. Ja jestem Twoim współsługą. Dlatego jest napisane, że cały świat duchowy, aniołowie kłaniają się przed Jezusem. A jeśli się nie kłaniają, te zbuntowane zwierzchności i moce, które poszły za Lucyferem, za szatanem, przyjdzie taki czas, że będą musiały się pokłonić i będą musiały wyznać, że Jezus jest Panem ku chwale Boga Ojca. I każdy człowiek będzie musiał się pokłonić i wyznać, że Jezus jest Panem. Większy od aniołów. Autor mówi, jest lepszym i większym przywódcą niż Mojżesz, największy przywódca Starego Testamentu. Bo Mojżesz był sługą w domu Bożym, a Jezus jest budowniczym domu Bożego. Mówi, jest większy niż każdy arcykapłan w Starym Przymierzu. I tak naprawdę jest arcykapłanem na wieki, bo już nigdy nie umiera. Wstąpił do nieba ze swoją świętą krwią, którą zapłacił za twoje i moje grzechy, za nasze przestępstwa. Wstąpił to z tą krwią do nieba i Ojciec ją widzi i każdy, kto w Nim pokłada nadzieję w tej krwi, jest odkupionym i zbawionym człowiekiem. Tylko w tym jest zbawienie. Wielki arcykapłan, niezmienny, na wieki, wstawiający się za tobą i za mną we dnie i w nocy. Ten Jezus jest wczoraj, dziś, na wieki ten sam. Kiedy patrzymy na Jezusa, na Jego dobroć, Janusz tutaj chciał i podkreślił tą dobroć, tą miłosierdzie, bo On takim jest w naszym codziennym życiu, w prozaicznych, wydawałoby się, sytuacjach. On okazuje nam ciągle łaskawość, ciągle dobroć i On jest wierny, nigdy nas nie zawiedzie, drodzy, bo jest niezmienny. Nie musimy się bać złych czasów. Nie musimy się bać o jutro, bo jednego jestem pewien, ten, który jest niezmienny, on powiedział, nie opuszczę cię, ani cię nie zostawię. I to mówił ona z emerytach. Tak, tak.
Ten list tam właśnie powyższe wiersze o tym mówią, o tym zaopatrzeniu odnośnie środków, aby żyć. On mówi, nie martw się o to. Martw się o coś innego, aby podobać się Bogu. O to się martw. O to się troszcz, aby się przybliżać do Boga, ale nie o to. Tak? O to się martw. Najpierw szukajcie Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam przydane. Nie wiesz, co będzie jutro. Ja nie wiem, czy ja jutro dożyję. Jeśli dzisiaj nie trwam w Nim, nie jestem z Nim, tego się powinienem obawiać. Czy trwam w Nim? Czy jestem w Nim? Czy mam z Nim bliską społeczność? Bo On nie zmienił się ani na jotę, ani na milimetr. On się nie zmienił co do wierności, oddania i miłości względem ciebie i mnie. I nie zmieni się. Będzie płakał. Będzie smutny. Będzie, tak jak mówił nad Jerozolimą, ileż to razy chciałem was zebrać, jak kokosz zbiera pisklęta pod swoje skrzydła, ale nie chcieliście. Ileż to razy Bóg mówi do ciebie i do mnie, a my idziemy za swoją głupotą, z uporem swojego serca, brniemy dalej. Kiedy patrzę na Jezusa, to widzę, jak On ma moc, autentyczną moc nad każdą chorobą, nad niemocą, nad śmiercią. On ma moc. On ma moc. Bo czy żyjemy, czy umieramy? Pamiętacie, co tam jest? Czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy. I On ma moc tego, którzy są Jego, wzbudzić nas do życia wiecznego. Nie na potępienie. Do życia wiecznego, bo ci, którzy uwierzyli w Niego, uwierzyli Jego Słowu, nie przyjdą na sąd, ale przeszli ze śmierci do życia. Ale On wzbudza z umarłych. On uzdrawia. Pomimo, że chorujemy, że doświadczamy różnych, On nadal uzdrawia, On nadal podnosi. Halleluja! On się nie zmienił. Sparaliżowany przy sadzawce Betesda, który cierpiał chyba 38 lat. Chcesz być zdrowy, mówi do niego Pan. Chcesz być zdrowy. Panie, nie ma mnie kto do tej sadzawki, gdy anioł poruszy wodą, go nie wrzucić. Wstań, weź łoże i chodź. I natychmiast wstał i wziął to swoje łoże. Te dwa kije jakąś tam z czymś, na czym leżał po środku związane. 38 lat. Nie był w stanie się poruszyć, ale moc Boża, która jest w naszym Panu, moc Boża dotknęła go. A ten chromy, który był chromy, którego od urodzenia był chromy, przynoszono go do bramy pięknej o 3:00 po południu, kiedy Piotr i Jan szli, aby się modlić. Kochany Kościele, bracia i siostry, szli, aby się modlić. Taki dobry zwyczaj pielęgnowania codziennej modlitwy, dbania o swoje duchowe życie i życie Kościoła. Szli, aby się modlić. I tam zobaczyli tego sparaliżowanego od urodzenia, który wyciągnął rękę i oczekiwał na jakiś datek. Ale Piotr powiedział, srebra i złota nie mamy. Ale to, co mamy, to ci dajemy w imieniu Jezusa Nazareńskiego. Wstań, chodź. I natychmiast zerwał się na swoje nogi. Nigdy nie chodził, nigdy nie raczkował, nigdy nie stawiał pierwszych kroków jako dziecko. Popatrzcie, jak wiele rzeczy się stało. Nie tylko, że został uzdrowiony, on już od razu umiał chodzić. Nie tylko chodzić. Jest napisane, że on wbiegł do świątyni i w pląsach oddawał chwałę żywemu Bogu. Takiego mamy Boga. Takiego mamy Jezusa Chrystusa, który jest wczoraj, dziś i na wieki ten sam. Ta niewiasta, która cierpiała na krwotok od 12 lat. Wszystkie pieniądze wydała
na lekarzy i nikt jej nie mógł pomóc, ale powiedziała w swoim sercu, kiedy Jezus przechodził, gdy ja się tylko dotknę Jego szaty, będę uzdrowiona. Co to znaczy przychodzić z wiarą do Jezusa? Co to znaczy przychodzić z oczekiwaniem do Jezusa? Z tą ufnością, że kiedy przyjdę do Niego, kiedy będę wołał, inni mnie będą uciszać. Tak jak przy ślepym Bartymeuszu, daj spokój, nie wołaj, nie krzycz. A ja myślę, krzycz za Zbawicielem, idź do lasu i wołaj, Boże, błogosław mnie. Dlaczego nie? Kiedy jesteś zamknięty w swojej komorze, dlaczego nie wołać z głębi serca, zbolałego, utrapienia, aż nie przyjdzie pomoc z góry, z nieba, od Boga? Pamiętam, jak uczyłem w szkole. I pamiętam, kiedy nauczycielka języka rosyjskiego miała chorą córkę, miała dwie córki, jedna ta starsza była chora na pląsawicę. To dziecko w pewnych momentach nie było w stanie kontrolować swoich ruchów, nie była w stanie zawiązać buta, szlurówki przy butach. Wiecie, ja jej świadczyłem o Panu. I ona w pewnym momencie mówi, pójdziemy do jakiegoś tam, nie wiem, jakiś chciała niekonwencjonalne metody zastosować, niekonwencjonalne sposoby leczenia. Ja mówię, to nie jest dobre, Bogu się to nie podoba. Pismo Święte nas przed tym ostrzega. Patrz, z jakiego źródła korzystasz odnośnie swojego uzdrowienia. Szukaj w Bogu pomocy, u Boga pomocy. I ona się powstrzymała. I poszli na ewangelizację, która była organizowana chyba pod Orłem w Bielsku Białej, w takiej hali. Czy to był Dom Kultury, już teraz nie pamiętam. I tam te dzieci, ta córka słysząc o tym, że Bóg ma moc, wyszła z ufnością i z wiarą do przodu i została uzdrowiona. I cała rodzina oddała życie Bogu. Halleluja. Jezus Chrystus jest wczoraj, dziś i na wieki ten sam. Nie zmienia się. On ma moc nad przyrodą. Wiecie, to jest zdumiewające, ta historia mnie porusza. Oto płyną do krainy Gerazeńczyków, płyną i nagle jest burza, potężna burza, fale, woda zalewa łódź, a Jezus śpi, a oni się trudzą i wylewają tą wodę i nie mogą. Znamy tą historię bardzo dobrze. Panie, nic Cię nie obchodzi, że my giniemy? A Jezus mówi takie ważne słowa. Gdzie jest wasza wiara? Gdzie jest wasze zaufanie? Gdzie jest wasze oczekiwanie? Przecież ze mną tak naprawdę nie możecie utonąć. Jeśli jestem w twoim życiu obecny, to ja jestem gwarantem bezpieczeństwa życia. Choćby największa nawałnica przyszła. Nie bój się. I cały czas, wiecie, myślę od dwóch, trzech dni o tym, co tak do mnie wraca jak bumerang. Jezus oczekiwał, że ktoś z nich wstanie i zrobi to, co Jezus zrobił. Może się dla kogoś wydawać dziwne pewne zachowanie ludzi Bożych prowadzonych przez Ducha Świętego. To jest dziwne, kiedy Jezus mówi do choroby, aby ustąpiła. Kiedy gromi choroby, nakazuje jej iść precz. Kiedy mówi do tego wzburzonego jeziora, nazywanego morzem, ucisz się. Kiedy mówi do wiatru, stop, zamilknij, ustań. Kto mówi do wiatru? Kto mówi do wody? Kto mówi do choroby? Ktoś może powiedzieć, to jest jakieś dziwne, ale tak właśnie Jezus robił. Bo jest Panem nad wszelką naturą. Halleluja. On jest Panem nad wzburzonym morzem, nad falami w twoim, moim życiu i zalewa nas. I mamy takie chwile, że wydaje się, nie wiem, może wy nie macie, ale ja mam takie chwile, że wydaje się, że nie dożyję jutra. Ale mam tego, który jest mocny. On uciszy wszelką burzę, wszelkie zamieszanie.
i wprowadza pokój, i daje nadzieję, i podnosi. I może oni właśnie, tak ja to odbieram, powinni stanąć i powiedzieć w imieniu naszego Zbawcy, naszego Zbawiciela Jezusa, ucisz się. I może powinieneś powstać w miejscu twojej burzy i powiedzieć w imieniu Jezusa, ucisz się. Weź swoją tarczę wiary, pancerz sprawiedliwości, miecz ducha. Pamiętam, jak Reinhard Bonnke wybudował namiot, chyba, nie wiem, to był chyba namiot na 10 tysięcy ludzi. I odbywała się ewangelizacja. I mówi, tam gdzie spał, wstaje rano, podnosi swój wzrok i patrzy tam z daleka, nawałnica, ciemne niebo i potężna nawałnica pędzi na ten namiot. On mówi, to będzie koniec. Będą strzępy. Ale nagle Duch Boży poruszył jego ducha i on wyszedł, otworzył drzwi i powiedział do tego wzburzonego nieba, do tej nawałnicy, która zbliżała się i mówi tak, właściwie do tego, który stał za tą nawałnicą. Szatanie, jeżeli zburzysz mi ten namiot, zbuduję większy. I mówi, nagle stało się coś zdumiewającego. Ta cała, te ciemne chmury rozdwoiły się i z jednej i z drugiej strony ominęły ten namiot. Jezus Chrystus jest wczoraj, dziś i na wieki ten sam. Należysz do tego, który ma wszelką władzę na niebie i na ziemi. Jesteś Jego dzieckiem, jesteś odkupiony, a diabeł przychodzi z wszelkimi nawałnicami i burzami, aby nas tłamsić, aby nas zatrzymać, aby nas obrabować z wiary i zaufania, ale to jest czas, w którym możemy osiągnąć zwycięstwo, aby się temu sprzeciwić. On ma moc nad demonami. Wiecie, mamy różny... Ja trzymam się tego, co mówi Boże Słowo. Są takie duchowe istoty jak demony. Jest opętanie. I wielu ludzi w czasach Jezusa było opętanych. I w naszych czasach też jest wielu. Też jest wielu. W różnoraki sposób dochodzi do opętania. Kiedy ludzie korzystają z magii, czarów, wróżb, może dojść do opętania, kiedy uczestniczą w seansach spirytystycznych. Otwierają się na rzeczy, o których Bóg zabronił i może dojść do opętania. Narkotyki i inne uzależnienia. Jezus nakazywał nieczystym duchom, aby wyszły z ludzi. On im rozkazywał. Nie stosował żadnej wody, nie stosował żadnego jakiegoś obrzędu. On po prostu nakazywał, aby ustąpiły, wyszły i nie robiły krzywdy tym osobom. To było proste, dlatego że była w nim moc Pana ku uzdrawianiu. I często wypędzony demon, to powodowało, że nie tylko człowiek został uwolniony od demona, ale następowało uzdrowienie ciała. Ślepi widzieli, głusi słyszeli. To znaczy, że demony mogą też i wiążą fizycznie ciało człowieka. Ale Jezus jest takim właśnie. On ma moc. Ja wam opowiadałem, kiedyś byłem świadkiem, jak podczas uwielbiania, spotkania młodzieżowego, wiecie, nie jest fajnie czasami, gdyby w zgromadzeniu nagle objawił się ktoś, kto jest opętany. To nie jest przyjemne, ale jest realne. Pamiętam konferencję na kilka tysięcy osób w Anglii i ja byłem troszeczkę dalej od tego, ale nagle zrobiło się jakieś zamieszanie. Tam nagle przejawiał się demon w jakimś człowieku. Ale oczywiście został wypędzony z tego człowieka. A ja pamiętam, jak uwielbialiśmy Boga, jeszcze wtedy byłem bardzo młodym człowiekiem. No, już po 30. Chyba tak, mniejsza z tym. W każdym razie pełno młodzieży, którzy uwielbiali Pana. Wiecie, że Bóg mieszka w chwałach swojego ludu. Chwałach. Tam nikt nie stał i nie patrzył.
Tam byli ludzie zaangażowani w modlitwę, oddawali chwałę Bogu, wielbili Go, modlili się, wołali do Niego. To jest coś, co podoba się Bogu. I Duch Święty jest zaproszony wtedy do zgromadzenia. I nagle młody chłopak zaczął szczekać, zaczął zachowywać się jak zwierzę. Ja wtedy byłem drugim pastorem, ale główny pastor Michał wziął, poszliśmy do biura do niego, do jego biura. Ja mówię, nigdy tego nie zapomnę, co może się wydarzyć. A to jest tylko mała namiastka, bo ten opętany w krainie Gerazeńczyków, to wiecie, że łańcuchy go nie były w stanie utrzymać. Chodził nagi i tak dalej. I tak usiadłem, mówię, dwa metry może naprzeciw tego młodego chłopca. Ja czegoś takiego nie widziałem. Kiedy popatrzyłem na niego, patrzyliśmy sobie w oczy. Twarz mu się zmieniła jak w twarz zwierzęcia, jak lwa. Dosłownie. Nie widziałem tam jego twarzy. Widziałem twarz lwa. A diabeł chodzi jak lew ryczący. I wiecie, to jeszcze nie było najgorsze. Kiedy popatrzyłem na jego oczy, to było przerażające. Z jednej strony tam była taka nienawiść. Taka nienawiść i taka agresja. Wiecie, ja sobie myślę, jak on tutaj się rzuci na mnie. Wiecie, problem był tym, że słuchał niewłaściwej muzyki, która nawiązywała do kultu szatana i został opętany. Został opętany. Diabeł używa różnych środków. Jeżeli postępujesz, powiem dosłownie, głupio i nie słuchasz ostrzeżeń i wchodzisz w rzeczy, o których Bóg mówi, nie dotykaj i nie ruszaj. Diabeł to zaraz wykorzysta. Zaraz. Zaraz. Ale było cudownym widzieć, jak w imieniu Jezusa ten chłopak został uwolniony. Halleluja. I było cudowne widzieć, jak on wlatuje przez te wąskie drzwi tam w Betelu na główną salę z podniesionymi rękami, aby uwielbiać Pana. Amen. Jezus Chrystus się nie zmienił, drodzy. On jest taki sam. On jest tutaj obecny. On ma moc działać w twoim i w moim życiu. On chce działać. On chce dużo więcej uczynić, niż nawet myślimy i o co się modlimy. Jezus nie biegał za demonami. Po prostu tam, gdzie się zjawiał, demony się ujawniały. Pamiętacie, wszedł do synagogi. Dopóki Jezus tam nie wszedł, ten opętany, i nawet nikt nie wiedział, że jest opętany. On sobie tam siedział i ten demon też się tam dobrze czuł. Ale kiedy wszedł Jezus, on nie mógł znieść obecności Bożej, chwały Bożej. I demon zaczął przemawiać przez tego człowieka. I został zgromiony przez Pana Jezusa. I został ten człowiek został uwolniony. On ma moc odpuszczać nasze grzechy. Drodzy, żaden człowiek nie ma mocy odpuszczać grzechów. Żaden. Żaden. Ja mogę przebaczyć mojemu winowajcy. Ja mogę być uczestnikiem, że tak powiem w cudzysłowie, spowiedzi w znaczeniu, że ktoś wyznaje mi swój grzech, ale to nie ja mam moc. Ta osoba musi bezpośrednio zwrócić się do Boga i prosić Boga o przebaczenie. Tak długo, aż odbierze dla swojego serca, dla swojego życia przebaczenie od Boga. Nie ja, ale on odbierze od Boga przebaczenie. To jest bardzo osobiste. Dlatego Słowo Boże mówi: Synu, odpuszczone są ci grzechy twoje. Kto może grzechy odpuszczać? Mówią faryzeusze, nauczyciele. Tylko Bóg, tak, tylko Bóg. Dlatego musisz do Niego się zwrócić. Do Jezusa się zwrócić.
Jego prosić o przebaczenie, oczyszczenie. Tak aż odbierzesz, aż zaufasz, że krew baranka, krew Jezusa oczyszcza cię od tego grzechu. I możesz z taką ufną odwagą wyznać i oczekiwać, że On ci przebaczy, skoro ty żałujesz i odwracasz się od tego grzechu. On obiecuje, że odpuści. Dawid mówi, grzech mój wyznałem Tobie i winy mojej nie ukryłem. Rzekłem, wyznam występki moje Panu, wtedy Ty odpuściłeś winę grzechu mego. On mówi w innym psalmie, Bóg zdjął ze mnie wór pokutny. Wołałem z poczuciem winy, prosiłem o przebaczenie, wołałem. Tak długo to trwało, nie mogłem spać w nocy, ciążyła na mnie ręka Twoja. Ale w końcu przyszła ulga, odpocznienie i On mi przebaczył. I wiem, że mi przebaczył. Halleluja. Dlatego jest napisane, szczęśliwy jest człowiek, któremu odpuszczono występki, któremu Pan przebaczył grzechy. Dlatego w psalmie 103, wierszu 3 jest napisane, On, Bóg, odpuszcza wszystkie winy Twoje, leczy wszystkie choroby Twoje. On, nie człowiek. Każdy grzech, który popełniamy, jest skierowany przeciwko Bogu i człowiekowi. Najczęściej. Ale ten grzech dotyka nas. On odpuszcza. Dlatego jest napisane, jeśli wyznajemy grzechy nasze Bogu. Jeśli je wyznajemy. Bo jeśli je nie wyznajemy, jeśli ukrywamy, jeśli chodzimy z tym, to nie ma przebaczenia. Muszę to wyznać, muszę to porzucić. Ten Jezus, który uzdrawia, ten Jezus, który ma moc nad siłami przyrody i natury, ten Jezus, który uzdrawia, który uwalnia od demonów, ten, który odpuszcza winy, On jest wczoraj, dziś i na wieki ten sam. Chcę oglądać z mocy Bożej więcej i więcej. Wiem, że sprawa cudów, znaków, uzdrowień, napełnienia Duchem Świętym, darów ducha, języków nie jest sprawą czasów apostolskich. Bo doświadczamy tego. Bo jesteśmy sami świadkami, że On chrzci w Duchu Świętym, że On udziela innych języków, którymi możemy się modlić, że On uzdrawia, a nawet wskrzesza z umarłych. Dzisiaj w wieku XX, XXI, świadomie mówię XX, bo to jest bardzo blisko, Jezus Chrystus jest wczoraj, dziś ten sam na wieki. Posłuchajcie, specjalnie na koniec wziąłem coś, taka książka, Wielkie Przebudzenia, Colin Whittaker. Chyba pożyczyłem ją kiedyś komuś. Akurat tej osoby nie ma, ale ja sobie kupiłem dla siebie też. Chciałbym wam coś przeczytać. Kilka fragmentów. Niech Duch Boży sprawi w tobie i we mnie głód i wiarę. Głód i wiarę Boga i Bożej mocy. Jezusa, który jest wczoraj, dziś i na wieki ten sam. Jezusa, który jak wylewa błogosławieństwo, człowiek przestaje się liczyć w tym znaczeniu, że schodzi na zupełnie dalszy. Ale widzimy Jezusa. On jest w centrum. Wtedy przychodzi płacz nad samym sobą. Jeśli trzeba. Przychodzi moc i uzdrowienie. Historia Reinharda Bonke, któremu Bóg położył na serce ewangelizację Afryki. 4/5 chyba Afryki zostało objęte jego ewangelizacjami. Jest prawdopodobnie jeszcze bardziej zadziwiająca niż historia innego kaznodziei z Afryki. Reinhard Bonke urodził się w roku 1940 jako syn niemieckiego pastora zielonoświątkowego. W wieku 9 lat, to jest wspaniałe, że Bóg mówi do dzieci. To jest wspaniałe, że Bóg mówi do nastolatków. To jest wspaniałe, że Bóg mówi do młodego człowieka.
Bo cały czas tak jest. Nawróciłem się, kiedy miałem 16 lat. Gdybym was zapytał, albo wielu ludzi, z których spotykam, gdy miałem 15 lat, nawróciła się Grażyna. To jest dobry czas, aby jednać się z Bogiem, bo im dalej, tym gorzej. Im bardziej się przyzwyczajasz do Bożego Słowa i nie reagujesz, tym gorzej. Gdy miał 9 lat, otrzymał od Boga pierwsze powołanie. Pan powiedział mu, że pewnego dnia będzie głosił Ewangelię w Afryce. Bonke wspomina, Bóg powołał mnie nie bezpośrednio, ale przez kaznodzieję, którego kazanie głęboko mnie dotknęło. Gdy mały Reinhard mówił ludziom, że zostanie kaznodzieją i że Bóg powołał go na misjonarza w Afryce, wszyscy się śmiali. Przestano się śmiać, gdy pewna kobieta z sąsiedniej wioski wstała podczas, słuchajcie, podczas nabożeństwa modlitewnego i podzieliła się widzeniem, jakie dał jej Pan. Powiedziała, widziałam wielki tłum czarnych ludzi. W środku tego tłumu widziałam małego chłopca trzymającego duży bochen chleba i rozdającego go czarnym ludziom. Potem wskazała na młodego Reinharda i obwieściła, to jest ten chłopiec, którego widziałam w widzeniu. Jezus Chrystus jest wczoraj, dziś i na wieki ten sam. Jego Święty Duch jest obecny w Kościele. Jeżeli tylko są ludzie, którzy szukają Pana, szukają Jego mocy, szukają Jego oblicza, On daje się poznać i On nas wyprowadza na rzeczy, których nam się nie śniło. Gdy Bonke skończył 17 lat, miał widzenie, w którym wyraźnie ujrzał mapę Afryki. On mówi, widziałem na południu małą kropkę, obok niej było napisane Johannesburg. Byłem słaby z geografii, zawsze mi się wydawało, że Johannesburg jest o wiele wyżej, dlatego sprawdziłem to na mapie, spojrzałem i okazało się, że na mapie Johannesburg był tam, gdzie w widzeniu. To przekonało mnie, że widzenie było prawdziwe. Posłuchajcie jeszcze, jeśli macie cierpliwość, ale ja robię to celowo, bo wiem i pragnę i modlę się, żeby Duch Boży wzbudził we mnie i w tobie pragnienie czegoś więcej w swoim życiu. Przełomowa chwila w jego posłudze nadeszła na początku dużej ewangelizacji, jaką zorganizował w dużym mieście południowoafrykańskim. Miał tam przemawiać i modlić się o chorych pewien ewangelista o światowej sławie. Spotkania zostały szeroko rozreklamowane i w czasie pierwszego nabożeństwa sala była pełna. Jednak następnego dnia rankiem Bonke zastał ewangelistę gotowego do odjazdu. Jego walizki były spakowane. Bonke nie był w stanie go zatrzymać i znalazł się w obliczu bardzo trudnej sytuacji. Zaczął się modlić i wyznał. Panie, wiesz, że nie jestem mocny, ale jestem Twoim sługą. I będę się teraz modlił i głosił. Będę modlił się o chorych, a Ty dokonasz cudów. Wiecie, to jest odważna modlitwa wiary, zaufania do Boga. Stając przed tłumem, musiał powiedzieć, ten wielki człowiek wyjechał, ale jest tutaj Jezus. Halleluja. Słuchajcie, człowiek może wyjechać i ludzie zawodzą, ale Jezus nigdy nie zawodzi. On się nie zmienia w swojej łasce i w swojej mocy i w swoim działaniu. Gdy głosił, wstąpiła na zgromadzenie moc Boża. Bonke posługiwał, a Bóg działał. Nie kładł rąk na chorych, ale czuł, że Duch Święty nakazuje mu modlić się o niewidomych. Zapytał, ilu jest tutaj niewidomych? Wstało z 6 osób. Bonke powiedział im, nie będę was dotykał, ale tam, gdzie jesteście, dotknie was Jezus i zaraz przejrzycie. W imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu niewidome oczy otwórzcie się. Nagle rozległy się krzyki. Widzę, widzę. Jedna z kobiet wyszła na podium i powiedziała, przez wiele lat byłam całkowicie niewidoma. Dajcie mi coś do czytania, chcę udowodnić, że widzę. Wzięła Biblię i przeczytała jakiś fragment, a z podniecenia dygotały jej ręce. Ogromne zgromadzenie wybuchło okrzykami chwały i dziękczynienia dla Boga. Był to punkt zwrotny w służbie Reinharda Bonke w Afryce. Wiecie, Bóg go tak prowadził, że nie tylko zbudował namiot na 10 tysięcy, ale 10 lat później zbudował na 30 tysięcy.
Jak ktoś powiedział, jakaś pani dziennikarz, jak odwiedziła, mówi, wysokość tego namiotu sięgała 7 pięter, 30 tysięcy ludzi. A 10 lat później, niecałe 10 lat później, to już było za mało. I kupił system nagłaśniający. I usługiwał do 500 000, do 1 000 000 i ponad ludzi naraz na jednym miejscu zgromadzonych. A Bóg czynił niesamowite znaki i cuda. Kiedyś w telewizji był program, chcieli go zdyskredytować, że to jest emocjonalizm. Ale jeśli ten trędowaty od urodzenia, ten chromy w świątyni, kiedy został uzdrowiony, z radości skakał i wbiegł. Czy to nie jest emocjonalizm? Dlaczego my się boimy emocjonalizmu, jak go na co dzień okazujemy? Prawda? Jesteś tak stworzony, jestem tak stworzony, że mam nie tylko rozum, logikę, nie tylko mam uczucia, właśnie mam te uczucia. I mam wolę. W Afryce... Bonnke działał w Afryce z coraz większą mocą. W roku 79, to było w Bato, zjednoczenie policji w Bato, złodzieje zwracali zrabowane rzeczy. Taki artykuł się ukazał. Setki złodziei z Bloemfontein ujawniło się. Zanieśli zrabowane dobra na posterunek policji w Bato, w Bloemfontein. Z prośbą, by zwrócono jej właścicielom. Policja w Bato przyjęła 3 ciężarówki wypełnione skradzionymi przedmiotami. Wśród nich koce, serwisy do kawy, maty i inne przedmioty domowego użytku. Nawrócenie nastąpiło niedawno po wielkiej ewangelizacji odbywającej się w pobliżu szkoły i tak dalej. Głoszono z mocą. Duch Święty przekonywał o grzechu. Ludzie naprawdę pokutowali, czyli naprawiali to, co zepsuli, oddawali to, co skradli. Między innymi przez to objawia się prawdziwe nawrócenie. Bóg w niesamowity sposób działał. W Helsinkach, kiedy usługiwał, reporter odnotował, że gdy hala opustoszała, z przodu przy podwyższeniu zostało wiele par kul. Jezus Chrystus jest wczoraj, dzisiaj i na wieki. Podczas innych ewangelizacji jest napisane tak, wszędzie złodzieje starali się wyrównać straty poszkodowanym, aby udowodnić prawdziwość upamiętania. Czarownicy wyrzekali się swojego zajęcia i niszczyli swoje bożki i czarnoksięskie akcesoria. Uwalniani byli narkomani, a napełnieni Duchem Świętym wierzący mówili językami. Autorytety twierdzą, że w rejonach, w których usługiwał Bonnke, przestępczość spadła o ponad 30%. Ten Jezus jest dzisiaj tutaj, pośród nas, drodzy. Nie tylko w Afryce, nie tylko w Finlandii. On jest w Czechowicach i w Bielsku, i gdziekolwiek, i w całym naszym kraju. Ale jedna rzecz jest zdumiewająca. Bóg to też inspirował, dawał głód i pragnienie modlitwy. I ludzie przychodzili i modlili się. Czasami przebudzenia rozpoczynały się od na przykład takie przebudzenie w Hebrydach, tam gdzieś nad Szkocją. Dwie starsze nasze siostry w Panu, 84 i 5 lat, jedna niewidoma, jedna pochylona przez artretyz, gdy się modliły. Bóg wysłuchał. I ta niewidoma lepiej widziała niż kaznodzieja, który widział. Bo widziała rzeczy duchowe, co do których musiała go przekonywać. I ona mówi mu, lepiej zbliż się do Boga, żebyś mógł to zobaczyć. Jezus jest tutaj, drodzy. On przebacza, On uzdrawia, On zbawia. I może jesteś w takim miejscu, że ciągle świadomie trzymasz tą klamkę od drzwi swojego serca. Nie wiem, co cię powstrzymuje, ale trzymasz. Jeszcze nie otwarłeś szeroko drzwi swojego życia, swojego serca i mówiłeś, Jezu, oddaję Ci całego siebie. Wejdź, zbaw mnie, przebacz mi. I Ty doskonale wiesz, że ciągle Jezus jest za. Nie otworzyłeś drzwi swojego serca, nie zaprosiłeś Go. Ciągle budujesz na czymś innym.
Modliliśmy się o chorych. I będziemy się modlić. Jeszcze będziemy się modlić dzisiaj o Janusza, będziemy się modlić o Anię. Może ktoś jeszcze potrzebuje modlitwy. Janusza nie będę tu prosił, bo znowu by dużo czasu zajęło, zanim on tu wyszedł. Janusz, rozumiem, wierzę, że rozumiesz mój żart. Ale Anię będę prosił. Ale kto pragnie modlitwy? Bez względu na to, w jakim miejscu jesteś, co przeżywasz. Czy chcesz pojednać się z Bogiem? Nie musisz się tego wstydzić. Po prostu możesz wyjść i powiedzieć: Panie Jezu, za długo zwlekałam. Przyjdź do mego życia. Nie chcę się już opierać. Chcę Tobie zaufać. Chcę, żebyś mi przebaczył. Chcę, żeby Twój pokój był w moim sercu i świadomość, że jestem zbawiony, zbawiona. A może jest ciężar i brzemię, tym już nie dajesz sobie rady. Przyjdź i powiedz: Panie, ja go oddaję Tobie. Cuda się dzieją tam, gdzie ludzie szukają cudów, szukają dawcy cudów, tego, który czyni cuda, ale on sam mówi: przyjdź do mnie. Przyjdź do mnie. Wy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, przyjdźcie do mnie. Jeśli borykasz się, walczysz z poczuciem winy, przyjdź do Niego. On ma moc. Powstańmy, drodzy, aby się modlić. Aby się modlić. Coś może zaśpiewamy, jakiś refren, czy albo delikatnie ktoś niech gra tutaj na pianie. Damy chwilę czasu. Słuchajcie, Bóg darowuje nam czas. To jest łaska, że mamy czas tutaj być, słuchać Bożego Słowa, budować się, mówić świadectwo, śpiewać, modlić się. To jest dobry czas, aby przyjść z ufnością, z otwartym sercem, gdzieś: Panie, potrzebuję Ciebie, potrzebuję przemiany, potrzebuję pomocy, potrzebuję uzdrowienia, albo też potrzebuję Twojego przebaczenia.